się cieszę. Każde owocne spotkanie biznesowe to dla mnie duża radość. No tak, starałam się wybrać najlepsze miejsce na takie spotkanie, także bardzo się cieszę, że się spodobało. Myślę, że mogę to wpisać na listę takich naszych znanych, dobrych miejsc i na jakieś następne spotkania biznesowe na pewno uda mi się załatwić jakiś rabat w tej restauracji. O, wie pan, przecież zawsze jakaś dodatkowa darmowa kawka dla pana czy dla kontrahenta to zawsze troszeczkę klienta rozmiękczy, prawda? Warto spróbować. W czym mogę pomóc dzisiaj? Plany na dzisiaj. Już mówię, panie prezesie. Jak to dzisiaj wygląda? Dobrze. Dzisiaj o godzinie 12, tam gdzie zwykle ma pan umówiony lunch z żoną, o 14.30 jest to spotkanie z tym naszym partnerem. Wie pan, ten od plakatów, banerów, plotek i tak dalej. Te całe drukarniane sprawy, nie? To o 14.30, to pan wie gdzie, tak? Tak, świetnie. I aha, jeszcze o 17 jest ten występ pana córki, o którym panu wspominał. Ten z jej grupy teatralnej, tak, gdzie ona się udziela po godzinach, po zajęciach, to właśnie oni razem z tą grupą organizują tą taką całą atrakcję właśnie dla rodziców i dla znajomych. Kojarzy pan. Tak, to jest tak. Adres ja już przekazałam kierowcy, więc on odbierze pana o 16.30, bo o 17.00 jest ten występ. Więc kierowca o 16.30 po pana przyjedzie, pana córka już tam będzie wcześniej, bo ona mówiła mi, że musi tam przygotować jakieś rzeczy do backstage'u, musi przygotować jakieś atrapy, rekwizyty, musi trochę jeszcze zrobić próbę generalną ze swoimi kolegami, koleżankami. Tak, dzwoniłam z nią właśnie ustalić, żeby dowiedzieć się dokładnie, kiedy będzie ten spektakl. Więc o 16.30 przyjedzie kierowca. On wie gdzie. Także panu tym głowy nie zaprzątam, bo pan nie musi tego wiedzieć. Ważne, żeby był pan właśnie w miejscu i czasie. Aha, za 3 dni. Dobrze. Panie prezesie, już panu mówię. Jutro nie. To... tutaj też nic ważnego, bo pan tu sobie mi powiedział, że weźmie trochę urlopu. Nie będzie pana w firmie. Okej, co do tego wylotu, o którym wspomnieliśmy, tym biznesowym, to tak, 31 o 7.15 jest wylot. Więc o 5 musi pan stąd wyjechać, o tym kierowca też już wie. I ja już wydrukowałam bilety, zabukowałam je i również dałam kierowcy, żeby pan nie zgubił i nie musiał w ogóle o nich pamiętać. Więc te bilety już przekazałam kierowcy, jak on pana odbierze o tej godzinie 5, to wówczas już te bilety będzie miał i panu przekaże. Pan tylko musi, panie prezesie, pamiętać, żeby zabrać paszport ze sobą, tak? I tak, kierowca będzie miał te bilety i tak, lądowanie będzie o godzinie 10.27. Transfer z lotniska do hotelu będzie trwał tylko 15 minut. Tak, panie prezesie, oczywiście, że zamówiłam ten cały pakiet spa dla pana. Tego samego dnia, jak tylko pan wyląduje, się ogarnie, to gdziekolwiek pan nie będzie właśnie w tym hotelu i kiedykolwiek pan tam nie skończy wszystkich swoich spraw, to będzie pan mógł z tego pakietu skorzystać. Poprosiłam obsługę, żeby ten bon na ten cały pakiet czekał na pana już w pokoju. Aha, jeszcze taką miłą niespodziankę poprosiłam obsługę, żeby już szampan czekał schłodzony na pana, żeby po prostu po trudach podróży mógł się po prostu napić i zrelaksować przed robienie chłodnych bąbelków. No oczywiście, że pana ulubiony, jakże inaczej. A, specjalna dieta. Dobrze, że pan mówi. Ja już sobie zapisuję. Mam zapisane i zaraz napiszę do nich maila. Panie prezesie, a jeszcze takie pytanie, bo w sumie nie wiem do końca, kiedy chcę pan wrócić, bo chciałam, wie pan, mieć pewność, że zdążę zarezerwować lot powrotny. A, to już pan prezes wie, super. Kiedy? Dobrze, to ja to już sobie zapiszę.
Czy godziny poranne, czy popołudniowe? Tak, lepiej wrócić po południu, jeszcze pan skorzysta z tej ładnej pogody, która tam jest. Dobrze. Więc to mamy załatwione i mam nadzieję, że ta podróż będzie bardzo pomyślna. A, od razu, dobra. To od razu zarezerwuję bilet powrotny dla pana. Że poproszę Halinkę, żeby zrobiła panu kawę, co? Panie prezesie, bo ja tu jeszcze będę miała kilka spraw do omówienia z panem. Między innymi mam te raporty, o które pan prosił. Tak, i te wszystkie grafiki. Dobrze, rezerwacja już została zrealizowana na ten bilet powrotny dla pana. Ja tylko poproszę Halinkę, żeby zrobiła panu kawę. Halinka? Halinka, kochanie, przynieś proszę tutaj do biura, do naszej, do recepcji tutaj kawę dla pana prezesa, bo przyszedł. Dzięki ci bardzo. Za chwilkę Halinkę przyniesie. Tak. Panie prezesie, no przecież wszyscy wiedzą, że pan pije latte na odtłuszczonym mleku. Tak, no oczywiście, że sojowym. Dobrze, panie prezesie, ja tylko wezmę ten segregator. Mam tutaj ten sekretator, gdzie trzymamy te wszystkie kwestie związane z handlowcami, bo panie prezesie, ja przygotowałam grafik dla handlowców. Zaraz panu prezesowi pokażę do wglądu i do akceptacji, czy może być. Faktury nie, faktury nie. To już nie rozliczyłam. Ja wiem, że jeszcze tydzień czasu do rozliczenia. O, tu jest. Ale ja to wiem, że wolę mieć wszystko wcześniej załatwione. Żeby potem nie czekać na ostatnią chwilę. Dobra, tu jest ten grafik do wyglądu. Niech pan prezes spojrzy, bo to jest bardzo ważne. Czy tak może być? Tak, bo tutaj pan Artur, który ten jest naszym najlepszym handlowcą, on prosił o chwilę wolnego. Chciał mieć urlopu chociażby 3 dni, bo po prostu ma komunię córki. Tak może być? Świetnie. Dobra, to mamy załatwione. Zaraz panu prezesowi dam jeszcze raporcik z ostatniego tygodnia. Mam tu. Tu jest ten raport, tak. I jeszcze z działu kadr przesłali nam kilka umów do podpisania i kilka umów, które mieliśmy nawiązać z telekomunikacją. Tu tutaj, tu mam to. I tak, ja tutaj zakreśliłam, żeby po prostu było łatwiej. Niech pan prezes spojrzy tutaj. W tym miejscu. Tutaj mamy tą kwotę, która będzie do zapłacenia, tak? Tutaj są warunki, ale ja sprawdziłam, one są wszystkie w porządku. Nasz prawnik również potwierdził, że możemy taką umowę podpisać. Tutaj jest cały miesięczny koszt, ile nas to wyjdzie. Musimy jeszcze doliczyć to, czyli to razem z prowizją, tak? Którą musimy tam opłacić. A ja tutaj na marginesie dodałam, ile to wyjdzie razem. Czy szef akceptuje? Świetnie, bardzo proszę tutaj szefa, proszę o podpis. Super, ja też się podpiszę jako osoba tutaj odpowiedzialna. Świetnie, to ja to wezmę i od razu wyślę. Pójdę dzisiaj na pocztę i z takich spraw to chyba mamy tutaj wszystko załatwione. Dobrze. To już pozałatwiane. Panie prezesie, czy my coś jeszcze mieliśmy do omówienia? Już wiem, chwileczkę. Jeszcze była taka kwestia, mieliśmy omówić projekt ulotki. Pamięta szef na te targi, co my na nie jedziemy za 3 tygodnie? No za 3 tygodnie, to nie jest za 1,5 miesiąca. No, jak szef mi nie wierzy, no to ja już mówię.
tu jest. Zapisane. I to samo ja wysłałam szefowi na maila, tak? Panie prezesie, pan mnie zna, ja lubię mieć zawsze wszystko czarno na białym. Aha, nie ma pan czasu, no faktycznie. My tutaj gadu-gadu, a za chwilę 12:00 musi pan tutaj na spotkanie z żoną iść. Dobra. To ja wysyłam szefowi ten projekt, tak? Na maila. Dobra, poszedł. Ja tam zamieściłam swoje uwagi, które po prostu rzeczy, które bym zmieniła, bo grafik co prawda słuchał się tutaj moich rad, ale on po prostu jest takim klepaczem, że tak powiem, nie ma jakoś tak dużej kreatywności w sobie, ja tam trochę kolorki bym podrasowała, trochę treść. Tak, chodzi o to, że tylko żeby szef to zaakceptował, żebyśmy mogli to klepnąć i żeby to poszło do druku. Tak, nie mamy zbyt dużo czasu, 3 tygodnie to wbrew pozorom nie jest dużo czasu. Chcemy, aby te ulotki były gotowe i gotowe jak najszybciej, tak? No nie ma za co, panie prezesie. No od tego pan mnie ma tego. Nie spóźnij się pan. Ja już wysłałam kierowcę po pana żonę. On już jest w drodze, jadą już do tego samego miejsca, gdzie ostatnio pan prezes mówił, że mu tam smakowała kawa i byłby pan ciekawy, jak tam smakują dania główne, wytrawne. Nie pamięta pan? To było 2 miesiące temu, wtedy, gdy szef wrócił taki zbulwersowany po tym spotkaniu, gdzie tam klient strasznie negocjował cenę. Tak, właśnie ten od tego. No i wtedy szef powiedział, że jest taki wkurzony i miałby ochotę po prostu napić się jeszcze raz tej kawy, co szef właśnie tam pił. I właśnie przy okazji szef wspomniał, że ciekawe jak tam te dania. No. Taka jest moja supermoc i moje przekleństwo jednocześnie, że pamiętam takie rzeczy. Tak. Ale nie. Znaczy tak, potrzeba PESEL-u do tego biletu lotniczego, który musiałam, ale ja pamiętam szefa PESEL na pamięć. Szef nie pamięta. Wiesz, szef co? Panie prezesie, my to chyba będziemy mieli poważną rozmowę niedługo o podwyżce. Sądzę, tak. Dobrze, szefie. Kierowca mi tu właśnie napisał na komunikatorze, że już jedzie po pana i zawiezie pana i pana żonę właśnie na ten lunch, więc ja życzę szefowi smacznego i proszę pamiętać o tym spotkaniu o 14:30. Tak, ja jeszcze do szefa zadzwonię tak krótko przed tym, żeby nie przeszkadzać na tym spotkaniu z żoną. Tylko, żeby szef spokojnie zdążył na to spotkanie. Świetnie, cieszę się bardzo. Miłego dnia. O, przepraszam, bo mi tu klient na czacie pisze.